Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z The Sims 2 Wyzwania Własny Biznes. A to już chyba 7 odcinek, o ile się nie mylę. Beata nasza właśnie idzie do toalety, jak zwykle, po powrocie. Jak widzicie, wróciła do swojej poprzedniej fryzurki. Także wygląda w końcu jak powinna. I znowu chodzi w tym swoim zimowym stroju. Znowu będę musiała ją przebrać. I jeszcze jedno, co ja chciałam zrobić. Dzisiaj chciałam zrobić taki mały teścik jakby. W sensie takim, że nie będę dzisiaj... jeden dzień chcę grać bez pracowników w ogóle. Czyli sama Beata. O Jezus, ile tu jest do zrobienia jeszcze przed tym otwarciem. Nie wiem, czy ja się wyrobię dzisiaj. Najwyżej otworzymy jakoś po południu. Ale co ja chciałam? Chciałam to wszystko wywalić. Tak, chciałam, żeby właśnie jeden dzień pracowała sama Beata i zobaczę, jak mi to wszystko wyjdzie. Ponieważ pracownicy zżerały mi mnóstwo kasy, a ostatnio ten biznes w ogóle mi się nie kręci, także... To jest żadna filozofia. Mogę to dodać w sumie. Ona ma 6 poziom, więc Beata dzisiaj będzie gotowała. 2, 4, 6. Będzie gotowała, obsługiwała i przyjmowała gości, tak jak kiedyś, na początku, gdy zaczynaliśmy. Tam trochę więcej potraw też, żeby goście tak nie wybrzydzali. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Chociaż na nich to chyba już nic nie pomoże. To za dużo. Kucharz nam się zwolnił, także... Także cóż. Musimy sobie radzić jakoś. Jest drogo, no i tak zostanie. Nie będę podwyższać, bo wtedy już w ogóle nie będą nic kupować. Jeszcze tylko naprawimy ten zlew. No tak. Biedna Beata musi wszystko sama robić. Naprawiłaś? Nie naprawiłaś. Naprawiaj! Naprawiaj! I jeszcze nie dotkałaś! Kurde bele. Beata już jest druga. Ktoś musi to robić. Mogłam to zrobić poza nagraniem, ale zapomniałam, że w ogóle... Tutaj jest taki bajzel, że tak powiem, po ostatnim dniu. Ona, widzicie, ma podgnastrój. Co ty chcesz? Zatrudnić Sima Jan i się zaprzyjaźnić z Janem i poprawić kondycję na te swoje... Dobra, już nie będziesz tego czyścić. Otwieraj. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Pokaż jeszcze mi tutaj. Masz coś do rodzenia? Nie masz. Jesteś nieszczęśliwą Simką. Pracuję jak kierowniczka sali na razie. Bo jedzenie jest ugotowane. Czekamy na gości. Może dzisiaj będzie troszkę lepiej niż ostatnio. Przyszła ruda Lucyna. Sprzedaż. Dawaj, sprzedaż z zyskiem. Jedziemy z tym koksem. Przecież masz złotą rękę, dasz radę, wierzę w ciebie. No i poszło. No i poszło, świetnie. Teraz ty. Janka. Mam nadzieję, że dzisiaj goście będą bardziej przyjaźni. No i pewnie, wszystko poszło ładnie. Jej! Odzyskaliśmy nasz punkt, ale tutaj już mamy wszystko rozdane. Zapraszam serdecznie. Sprzedaż z zyskiem jeszcze jemu szybko. Powiem wam, że może być ciężko, bo... mamy dużo gości. Zostaw mi go teraz. Teraz muszę się totalnie skupić. Jak będę milczeć, to znaczy, że się skupiam. Ten telefon mnie denerwuje.
Tam już minusy lecą, bo kelnerki tego nie ma. Nie usadzi wszystkich. No troszkę muszą czekać niestety, jak jestem sama, bo nic na to nie poradzę. Co mu się nie spodobało? Za długo czekał, czy? Aha, spalony. No to ciężko jest. Może jednak tą Olę bym wzięła. Cholerka. No dobra, dociągniemy ten dzień już sami. A jutro wezmiemy jednak. Jednak jutro wezmiemy ludzi. No nie da rady, tak mamy za dużo gości teraz, bo jak było mniej gości, to jeszcze dawaliśmy radę, ale... Teraz to ciężko i spadają nam gwiazdki. Wszyscy jedzą? Tamta jeszcze chyba nic nie je. No ale z drugiej strony nie jest tak źle jak... A nie, no jednak jest źle. Odejdź, odejdź. No i poszedł sobie. Koleś. Trudno. Trudno. Zaraz i tak zamykam, bo Beata już jest głodna. To był taki dzień próbny, że tak powiem. Jutro zaczniemy normalnie z kelnerkami. Beato, może byś tak zaniosła jedzenie pani, która już tam czeka długo? Długo? Bardzo długo? Nie, ona woli sprzątać talerze. I ja proponuję, żebyś to zamknęła, zanim mi się stanie katastrofa. Bo ja chciałam ci przypomnieć, że mamy podnosić poziom przedsiębiorstwa, a nie go opuszczać. Ja teraz zamykam lokal, prawda? Spoko. Zanieś jej żarcie, proszę. A nie, ona już idzie. Dobra. Ja nie mam pytań. Co ja mam jeszcze ich usadzić wszystkie? Nie, poszli sobie. Dobra. Nie ma co. Nie wyszło. Nie wyszło, kochani, bo... Chociaż... Nie no. Cóż, w sumie... Jesteśmy na plusie, tak czy siak. Ponieważ nie płaciliśmy nikomu, ale klienci są niezadowoleni, więc albo tak, w żadną stronę to nie idzie, także cóż, widzimy się jutrzejszego dnia. I jesteśmy, moi drodzy, zaczynamy trochę wcześniej. Co tam, tak jakoś przyjechałam z nią wcześniej, pomyślałam, że będzie coś do ogarniania, ale jednak nie ma i tak, cóż. Co ja dałam? Czekaj, nie, wezwij mi pracowników. No, kurde. Zaraz tutaj ogarniemy, wyślę na jedną do domu. O ile przyjdą obydwie. Raczej przyjdą, bo jeśli nie, to by już się pojawił ten komunikat. No i zobaczymy, no znowu będziemy na minusie, ale cóż. Nie wiem, czy w ogóle da się wyjść na prostą w tej restauracji. Szczerze mówiąc, tracę już jakąkolwiek nadzieję. Stop, stop. Która tu idzie? Olcia idzie. Wyślij ją na przerwę. Bo Rebeka dalej u nas pracuje, nie? Tak, dalej u nas pracuje. Dobra, bo już zwątpiłam. Bo już zwątpiłam po prostu. Szybko! Bo każda minuta się liczy. Papa. Papa, widzimy się po południu, papa. Otwierasz lokres, super. Kacza jak kowniczka. No i zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Klienty idą, idzie ktoś, idzie Elżbieta. Dobrze, że mamy tą złotą rangę sprzedawcy, to może... O Jezus, jeszcze ta burza mi tu potrzebna. Sprzedaż z zyskiem. To Beata musi tylko jeszcze nam tutaj... No, znowu, dzisiaj... Nie, no dzisiaj jest znowu dzień, kiedy klientom nic nie pasuje. Założy się, że będzie pełno minusów i wszyscy będą niezadowoleni. Wczoraj byli zadowoleni, więc dzisiaj wszystko im będzie przeszkadzało, zobaczcie. No.
Tutaj się udało, o, jakiś cud. To spróbuj tą zwykłą sprzedaż. To jest nasz przyjaciel, więc nikt nie kręci nosem, tylko nie bierze wszystko, co mu wciskamy. Tak, ten facet w czerni jest naszym przyjacielem. O, teraz jej się spodobało, o. O Jezus, jakie powitanie miłe. Co ci się nie podoba? Co ci się już nie podoba? Wiesz, gdzie są drzwi? Wiesz, gdzie są drzwi? Czy ci je pokazać? Pusta blondyno. Co za ludzie. Co za ludzie. Jezus, jeszcze mi ta wiedźma tu potrzebna. Idźże stąd. Co się stanie, jak ją wyproszę? Dobra, nie mam czasu. Nie mam czasu, bo ja tutaj muszę... pracować jako kucharka. No miała się najpierw sprzedać zyskiem, a tej krokwie, która jeszcze nie poszła, nie wiem. Zwykłą sprzedaż, bo znowu będzie marudzić. Genove fa, no. Mi tutaj nie ten. No. Skoczyła gwiazdeczka. Nie, tam tato. Zaraz ją stąd wywalę, no. Jak będzie mi tu gwiazdożyć. Zjedzę sneakersa, Elka. Nawet się zrymowało. Przyszła i kręci tym swoim nohalem, drągalem. Napiwek dla Olci. Dla Rebeki, znaczy się. No, no, no. Zostaw tą blondynę, ona nie zasługuje na twój czas, Beata. Ona nie zasługuje na twój czas. O, czyżbyś się zdecydowała na coś? Niewiarygodne. Niewiarygodne. Dzień dobry, dzień dobry. Jednak pani zmieniła zdanie? Niesamowite. To proszę tutaj sobie przytupnąć. Pani se przycypnie. Ciśnij tam wszystko, co możesz. Bierz pan, bierz pan. Noż. Wredota taka. Się zacina przez tą wiedźmę i ten deszcz. O nie, karaluchy. Beata. O, przyszła dobra wiedźma. Przynieś nam szczęścia trochę. I kolejny napiwek. Mam nadzieję, że jej się uda. O, co za pacan. Normalnie musiałam sobie grę zapisać, bo jak mam takie ścinki, to po prostu już wstrzymuję oddech w wielkim przerażeniu. Po prostu masakra. Już po tym, co mi się działo z tą grą... Zostaw tego typa. Pracuję jako kucharka. On nie jest wart twojego czasu, bo on i tak będzie właśnie gwiazdożył. Przygotuj lepiej tutaj żarełko i spróbuj tutaj z tym panem, który ma... niecodzienną fryzurkę. Dziadka tutaj też naciągnij na swoje. Dzisiaj trochę... Dzisiaj troszkę mniej ludzi chyba mamy. Albo przychodzą po prostu troszkę rzadziej. Dziadek, co się rzucasz? Jesus. Bo ci jeszcze pikawa stanie. Nie trzeba tak agresywnie. Och, nie mogę się dostać do tego typa. Dobra, zostaw go. Już ustaliliśmy, że on nie jest wart tego czasu. No. Och, a pochwaliłam twoją fryzurę, taką finalną. Spróbuj z nimi zwykłą sprzedaż. Już mi się tutaj, kurczę, muszę tu zrobić mały remont, bo oni się tutaj wszyscy blokują. Napiwek to jest kolejny dla Rebeki, zobaczcie. Jaka ona jest dzisiaj rozchwytywana. A już mi to denerwuje, ciągle tracimy i zyskamy od nowa, tracimy i zyskamy od nowa. Nie oglądaj kwiatków, tylko tutaj pan Ryszard czeka, podobny do Cyryla. Pan Ryszard podobny do Cyryla z rodziny biedaków, który zmarł niedawno na... Znaczy nie na, tylko po świętach. Taki prezent swojej rodzince zgotował. Czy ty chyba sobie jaja robisz, koleś? O, tak nie będzie. Że tak powiem, wypier papier do Szczecina. Wąt z mojej restauracji, nie będziesz mi obżarł lodówki. O, tak nie będzie, koleś. Wynoś się stąd. Przegiąłeś, nie dość, że tutaj kręcisz nosem, to jeszcze mi lodówkę obżarasz? O nie. Nara ci.
Zamknij na klucz. Wstęp tylko dla współlokatorów i pracowników, tak? Nie ma. Jeszcze zostają, a biedna Rebeka musi po nim sprzątać. Wynocha. Za ciebie wstęp zbroniony. Dobra, Rebeka robi się żółta, więc przydałoby się odesłać do domu. Pytanie, czy dam radę? Jak myślicie? Można robić zakłady. Czy dziś uda mi się za pierwszym razem odesłać Rebekę do domu? Jezus Maria! Coś się tak... Ja myślałam, że to wiedźma. Ta burza się dzisiaj uwaliła normalnie. Nie tutaj. Usadź go i tutaj do budowania. Ale zablokowałam drzwi, ale napiwek dać mogą. Wezwij Ole. Pracuję jako kierowniczka sali. No i zaczyna się, moi drodzy, zaczyna się klikanie. Klik, 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 klik. O, spodobała ci się zupka? Nie, tej się nie spodobało. Rebeku ma. Nie da rady, kochani, nie da rady. Mam dwie kelnerki, bo jedna nie chce iść do domu jak zwykle. To mnie tak denerwuje. Nie wiem, co ja mam robić, żeby ją odesłać do domu. Człowiek chce dać przerwę normalnie. No, ludzie. No idź, gotuj. O, czekaj, czekaj. O, nie zdążyłam. Zobacz, ona jest czerwona, zaraz mi odejdzie, rzuci tą robotę jak nic, błagam cię, Rebeko. Daj się kliknąć. Tak w ogóle muszę jeszcze sprawdzić ich te. Uczciwe i uczciwe, dobra, żeby mi potem też nie było, że za mało płacę. Zaraz, bo ja tutaj już nie ogarniam powoli. Sprzedaż tej pani zwykłą. Tej pani zwykłą, temu dziadkowi też zwykłą. Dobra. Nie możesz dojść. No właśnie, muszę tutaj inaczej to wszystko zorganizować, żeby ona miała lepszy dostęp do tych ludzi wszystkich. Tak trzeba będzie zrobić. Nie mogę patrzeć na to, jak ona jest czerwona. Dobra, tam ktoś czeka na jedzenie. No nie, nie da rady po prostu. Ta gra mnie wykończy, moi drodzy. No i nie da rady, no. Nawet jak... O jest, zarządzanie. Wyślij na przerwę. Zarządzanie, wyślij na przerwę. Proszę cię, idź na przerwę, tylko nie rzucaj pracy. O, udało się. Kamień z serca. Kamień z serca. Ale co zatrudni? Nic nie zatrudniaj. Sprzedaż z zyskiem. Sprzedaż z zyskiem. O, ten pan się zyskał. Pracuje jako kierowniczka. Usadź go.
pan je, także okej. No patrzcie, zmniejsza się to. Było większe. Może jakoś tam się odbijemy tego dna. Jezus, jak ona się wita z tym Janem wiecznie. On już dzisiaj drugi raz chyba u nas jest. Czy to wczoraj było, już sama nie wiem. Tutaj nie muszę nic robić, oni sami są zachwyceni moim menu. Tylko błagam cię, Olka, nie rzucaj mi roboty. Masz zielony pasek i uczciwą pensję. Poszła. O, tutaj już nic nie musisz wciskać. Super, super. Co z Stategary? Chodź tutaj usadzić klienta. Tak w ogóle zmieniłam nazwę restauracji, nie wiem czy to gdzieś tutaj widać? Nie, chyba nie widać tutaj. Oj. W każdym razie nazwałam restaurację jako restauracja Lorenzo od nazwiska naszej synki. Właściwie specjalnie jej dałam właśnie takie nazwisko, żeby pasowały także do restauracji. Czy wszyscy jedzą? Chyba wszyscy jedzą. Nie, ten pan nie. Tylko usadzimy jeszcze tą panią. Kurde, biznes się kręci, ja tutaj nie wyrabiam. Bata zaraz padnie. Padnie jak nic. O, Ola też dostała napiwek. Zaraz zamykamy, bo już 10. Ugotuj jeszcze temu chłopakowi. Dostał jeść? Dostał jeść, super. To Ola, idź do domu. A my zamykamy lokal. Jeszcze szybko sobie zapiszę, bo się boję, jak zwykle. Tym bardziej, że ten dzień nawet nam poszedł całkiem nieźle, więc... Och. I chyba tak na razie będzie, że będę miała tylko te dwie kelnerki na zmianę. I sama będę kuchnię obiegać i jako kierowniczka, bo... Inaczej to się totalnie nie opłaca po prostu, moim zdaniem. Bo kucharz bierze jeszcze więcej kasy. No i nie wiem. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ale nie jest najgorzej. Dzisiaj nawet klienci są zadowoleni w miarę, także... Chyba dajemy radę. Zamknij lokę. Przykro mi... Jak ty masz Charlotte? Przeczytałam sierota. Zamknięte, moi drodzy. Ona sobie tu jeszcze szybko coś zje. Żeby mi tu nie zemarła. Nie martw się. Muszę jej poprawić tutaj aspirację. No i co? Co tam znowu przy tym samochodzie moim? Karaluchy. Dobra, jutro to zrobisz, bo jesteś zmęczona. Jedź do domu. No dobra, ja będę już kończyć ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Dzisiaj było trochę lepiej niż ostatnio. Szczególnie ten drugi dzień. Mamy znowu szósty poziom i... No i zobaczcie, jesteśmy, jakby nie patrzeć tutaj na plusie. Jej, w końcu mamy 12, a nie 13 tysięcy, więc może jednak się da. Może jest nadzieja, jak myślicie? Chyba odzyskałam nadzieję. Pokaż uczciwa, uczciwa. Dobra, jest. Czekaj jeszcze. O, jak tam klienci? Klienci też mają nawet jakieś tam przywiązanie. Ten to w ogóle Jerome wystrzał. Ten ma 2. Tutaj też ładnie. No. Czyli jest jeszcze nadzieja, kochani. Dobra. No dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Ja spróbuję zaraz tutaj jeszcze zmienić tą restaurację i... No i cóż, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!